Witam, dzisiaj chciałem Wam pokazać i porównać szczoteczki Oral-B. Tutaj mamy te dwie pierwsze, to są takie same, tylko różnią się kolorem. A ta następna też jest Oral-B, to jest wyższy nieco model i droższy. Oczywiście ona ma coś takiego dodatkowo w porównaniu z tymi prostszymi troszeczkę modelami, że ma wskaźnik ładowania. Wskaźnik ładowania i wskaźnik tutaj rozładowania. Tego te nie mają, natomiast wszystkie te szczoteczki mają coś takiego jak taki alarm dźwiękowy. Ona po prostu po 3 minutach komunikuje dźwiękiem, że minął ten czas pracy. Tak one chodzą, włączę wszystkie, żeby było widać i słychać. Jak słyszycie i widzicie, nie pracuje to zbyt głośno. Z takich ciekawostek powiem tylko tyle, że ładowarka pasuje do wszystkich modeli. Oczywiście ładowarka jest bezprzewodowa. I powiem tak, jeżeli dobrze się naładuje za pierwszym razem, jak się ją kupi, to służy naprawdę bardzo długo. Tutaj mam taki przykład, że jedna była źle trochę sformatowana bateria i jest jej znacznie krótszy czas pracy. Co jeszcze mogę powiedzieć, tu Wam pokażę po takim intensywnym zużyciu. Widać, że ta końcówka już nie bardzo. Nie wiem, czy tutaj fokus mi utrafi. Ta jest taka sobie. Tutaj jest mniej zużyta końcówka. I tutaj też tak sobie. Na pewno ta już będzie się nadawała do wymiany. Jeszcze z takich ciekawostek to powiem tylko tyle, że jak są ostre krawędzie i jest nowa ta szczoteczka, to ona po prostu ten kamień lepiej zdziera. Ściąga tą płytkę nazębną, która później powoduje to, że bakterie narastają i tam się pojawia jakiś kamień i osad. Natomiast taka szczoteczka już nie bardzo będzie działała tak, jakbyśmy chcieli, czyli nie czyści ona dokładnie i należycie. Ale jeszcze w sumie może być, bo kolory są w miarę intensywne. Tu takim znakiem rozpoznawczym jest to, że ten niebieski kolor z czasem jaśnieje i wtedy to jest znak, że trzeba zmienić końcówkę. Końcówka, wiadomo, tak się wyciąga. Bardzo prosto. Zarówno do tego modelu, do tych modeli, jak i do tych końcówki są takie same. Można kupić na przykład w Rossmanie. W sumie to tyle, co chciałem powiedzieć. Tu jeszcze taka też uwaga, że najlepiej stawiać tak, nie tak jak się zaleca, dlatego że wszystko tu po niej ścieka. Lepiej jest zostawić ją tak i zawsze po użyciu mocno ją trzeba strzepać, wytrzeć w jakiś ręcznik papierowy i wtedy jest, nie mamy tej dodatkowej jakiejś flory bakteryjnej, która się tutaj namnaża. To tak na temat higieny utrzymania tego ważnego urządzenia, jakim jest szczoteczka do zębów. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem trochę. Dla tych oczywiście, którzy nie mają albo planują kupno takiego urządzonka. Na pewno jest to fajne, bo zęby są czyste. A jak są czyste zęby, to jesteśmy zadowoleni. Pozdrawiam. Hej.